Lekcja pod tytułem Punkty w układzie współrzędnych. No i w ogóle, co to takiego układ współrzędnych? Po co to jest? No wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy czystą kartkę. Ktoś narysował punkt. O, mówi, o ten. I zadał pytanie, gdzie jest ten punkt? Przedszkolak bardzo sprytnie powie coś takiego. Weźmie swój paluch. O, to jest paluch przedszkolaka. Tak. Tu jeszcze narysujmy paznokietek. Dotknie tego punktu, powie, o tu, o, tu jest ten punkt. Dobrze powiedział? No w sumie tak, pokazał. Na pytanie, gdzie jest ten punkt? Odpowiedział, o, tu, tu on jest. To jest bardzo dobra odpowiedź, tylko że mało dokładna. Matematycy potrzebują dokładności. Nie wystarczy im powiedzieć, o tu. Dlaczego nie wystarczy? Bo jak narysuję drugi punkt, no to przedszkolak znowu weźmie swój paluszek, sprytny, mały, i powie, o tu. To czym się różni o tu, to pierwsze, od o tu, tego drugiego? Mówiąc szczerze, niczym. Póki nie patrzymy na kartkę, to nie wiemy, gdzie jest ten pierwszy, a gdzie ten drugi, bo on za każdym razem odpowiada, o tu, o tu. Więc matematycy musieli wymyślić coś dokładniejszego, że nawet jeżeli nie patrzymy na kartkę i nie wiemy, gdzie jest o tu, to i tak tą metodą wymyśloną przez matematyków będziemy wiedzieli, gdzie jest ten punkt. Co takiego oni wymyślili, żeby móc dobrze, dokładnie mówić, gdzie są punkty na kartce, na płaszczyźnie? Mianowicie wymyślili o coś takiego, tak zwany układ współrzędnych. Cóż to takiego jest? Nic przerażającego, bo mówiąc szczerze, już troszeczkę wiesz coś na ten temat. Przyjrzyj się tej kreseczce, tej poziomej. To jest tak zwana oś. Przecież z osiami już mieliśmy do czynienia, już nawet chyba w trzeciej klasie. Normalna oś, tutaj ona się nazywa osią X i na środku jest 0, później odpowiednio 1, 2, 3, 4, na prawo liczby rosną, na lewo minus 1, minus 2 i tak dalej, liczby maleją. Dodatkowo jednak była potrzebna także druga oś. O, ta pionowa, nazwana osią Y. Gdzie ta pionowa z naszą poziomą osią X przecinają się w punkcie 0 i co więcej pod kątem prostym. Tu między nimi jest kąt prosty. I też ona tu ma 0 i dalej do góry liczby rosną, jak widzisz, a w dół one maleją. Ten punkt przecięcia tych obu osi, osi poziomej X-owej i pionowej Y-owej, o ten punkt, gdzie są zera dla obu osi, nazywamy początkiem układów współrzędnych. Co nam te tak dziwnie ułożone prostopadle do siebie osie dają? Ano popatrzmy. Znowu narysuję punkcik. O, proszę bardzo. I pytam, gdzie on jest. No przedszkolak znowu szybko dotknie, powie o tu, natomiast matematyk powie nie, 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 to nie chodzi o tu. Matematyk wyznaczy tak zwane współrzędne tego punktu. Popatrz, jak on to robi. Przygotuję sobie tu odpowiednie kreseczki na czerwono. Mianowicie zrobić rzecz następującą. Od tego punktu w myślach albo linijką poprowadzi kreseczkę prostopadłą, a może ją narysuję jednak jako kreseczkę pełną, o proszę bardzo, żeby było lepiej widać, do osi X. I odczyta miejsce przecięcia z osią X. Mówi 5. Aha, to powie tak. Pierwsza współrzędna tego punktu jest równa 5. Teraz to samo zrobi, tylko przeprowadzi prostopadłą kreseczkę do osi Y. I odczyta, w którym miejscu ta kreseczka się przecięła z osią Y. O, patrz, akurat przypadkowo też w punkcie 5. Mówi, druga współrzędna mojego punktu też jest równa 5. Tu jest kąt prosty. Można to robić ekierką, oczami albo linijką. O, druga współrzędna też jest równa 5. I powie tak. O, zapiszę to w ten sposób, w nawiasach. Pierwsza współrzędna to jest tak zwana współrzędna x-owa. Dlaczego? Bo odczytaliśmy, jechaliśmy z góry na dół i odczytaliśmy to na osi x. Druga współrzędna, współrzędna y-owa, bo przecinaliśmy się z osią y. Co więcej, on jeszcze nazwie zazwyczaj ten punkt. Powie, ten mój punkt nazywa się na przykład A. O,
I on ma, dlatego znak równości, współrzędne 5,5. I to jest właśnie dokładne, za pomocą układów współrzędnych, podanie miejsca, gdzie znajduje się punkt, w tym wypadku punkt A, że on ma współrzędną x-ową 5, a i y-ową też 5. Akurat tak się zdarzyło. Popatrzmy na inny punkt. Powiedzmy ten punkt, bo ktoś powie, a słuchaj, a ten jakie ma współrzędne, gdzie on się znajduje na kartce, na płaszczyźnie? No to matematyk znowu powie tak, ja nazywam sobie ten punkt B, przygotuję sobie już nawiasy z przecineczkiem i teraz w pierwsze miejsce wpiszę za chwilę współrzędną x-ową, a w drugą y-ową, tylko najpierw odczyta. Znowu, albo rysując kreskę, albo po prostu patrząc. Rysujemy kreskę prostopadłą do osi x. Ile tu jest? Minus 7. No to wpiszę. Współrzędna x-owa równa minus 7. Teraz kreseczkę prostopadłą do osi y. Przetniemy oś y i patrzymy, ile tu jest? 4. Aha, czyli współrzędna y-owa 4. I odpowiedź na twoje pytanie. Pytałeś, gdzie jest punkt B. Już wiem. On jest na osi, on jest na płaszczyźnie, w miejscu minus 7, 4. I to już jest bardzo dokładna odpowiedź. Znacznie dokładniejsza niż powiedzenie o tu. Podanie współrzędnych punktu jest najbardziej dokładnym wskazaniem, gdzie znajduje się dany punkt. I po to jest właśnie wymyślony przez naukowca francuskiego układ współrzędny, żebyśmy dokładnie mogli odpowiadać, gdzie jest punkt. Na płaszczyźnie. No a teraz poćwiczmy sobie odczytywanie współrzędnych punktów na układzie i zaznaczanie punktów. Najpierw zaznaczanie. Na przykład będzie takie zadanie. Zaznacz następujące punkty w układzie współrzędnych. Pierwszy punkt A. Powiedziane jest, że on się nazywa A, a jego współrzędne są 1, 3. Czyli współrzędna x-owa to jest 1, współrzędna y-owa 3. No to zacznijmy działać. To jest oś x, pozioma x, pionowa y. X-owa była 1, więc szukamy sobie 1, to jest tutaj. I co robimy? Rysujemy sobie kreseczkę przechodzącą przez jedynkę. Nie musi za daleko sięgać. Robimy to znowu albo za pomocą rzeczywiście rysowania, na początku tak rób. Później jak nabierzesz wprawy, to wystarczy, że spojrzysz. Można powiedzieć, oczami będziesz rysować tą kreseczkę. Na początku no po prostu rzeczywiście rysuj. Czyli narysowaliśmy kreseczkę przechodzącą przez jedynkę. A teraz współrzędna y-owa to była 3. No to szukamy. Tu jest 3 na osi y i rysujemy kreseczkę przechodzącą prostopadle przez oś y w punkcie 3. I miejsce przecięcia tych obu kresek to jest właśnie punkt A. Zaznaczmy go za tym. Czyli mamy tutaj punkt A. Tu jest punkt A. Gotowe. Teraz punkt B. Bierzemy się za punkt B. Zmienimy sobie kolorek, żeby to się jakoś odróżniało. O, jest. Współrzędna x-owa 2. No to rysujemy kreseczkę przechodzącą przez dwójkę. O tak. Tak, w miarę dokładnie. Współrzędna y-owa minus 4. Szukamy, minus 4 jest tu. Rysujemy kreseczkę przechodzącą przez minus 4 na osi y, prostopadle przecinającą oś y. O, widzę, że to musiałem troszeczkę dłuższą narysować, już ją przedłużam. I w ten sposób obie mi się przecięły. O, to miejsce przecięcia to jest punkt B. Zaznaczmy sobie punkt B. Punkt B gotów. Teraz punkt C. Zmienimy sobie kolorek i rysujemy punkt C. Współrzędna x-owa minus 5. Tu jest minus 5, no to rysuję prostą, prostopadłą, przechodzącą przez minus 5. Jest. Y-owa 4. Tu jest 4 na osi y, no to rysuję prostą, prostopadłą, przechodzącą przez 4 na osi y. No i mamy punkt przecięcia, czyli tu jest punkt C. Zaznaczmy sobie ten punkt C. O, proszę bardzo, jest punkt C. I ostatni punkt D. Zmieńmy kolor. Jakiż tu jeszcze kolor przeze mnie nieużywany. Czerwony, zielony, fioletowy. No.
Weźmy sobie złoty. O, niech będzie. Współrzędna pierwsza, czyli x-owa, to jest minus 6. Tu mamy minus 6. No to rysujemy prostą prostopadłą przechodzącą przez minus 6. Jest. Y-owa minus 3. Tu jest minus 3 i rysujemy prostą prostopadłą przechodzącą przez minus 3. Jest przeszło i tu one się przecinają, czyli w tym punkcie jest mój punkt D. Udało się. Jak widzisz, ładnie zaznaczyliśmy wszystkie. Na początku naprawdę radzę Ci rysować te kreseczki. A później dopiero jak nabierzesz wprawy, to już będzie można tak, można oczami sobie poprowadzić. Aha, to by szło tak, to by szło tak. A, czyli to jest tu. Ale to naprawdę gdzieś może za tydzień albo za dwa. Na początku jeszcze rysuj te kreski. Pierwsze zadanie wykonane. Nauczyliśmy się, jak zaznaczać punkty, gdy znamy ich współrzędne. No a teraz zadanie odwrotne. Zaznaczone są w układzie współrzędnych punkty, a polecenie jest takie. Odczytaj współrzędne tych punktów. No to proszę bardzo. Odczytujemy. Weźmiemy sobie tylko jakiś ładny kolorek. O, niech będzie zielony. Zaczniemy od punktu A. Rysujemy prostopadłą, która przechodzi przez punkt A i przez oś X. Jest. I przechodzącą przez punkt A i przez oś Y. Pamiętaj, tu zawsze muszą być kąty proste. Może to zaznaczę dla pewności. O, tu musi być kąt prosty. Tu też. Ekierka tu się do tego na pewno bardzo ładnie przyda. No, ale już załatwiliśmy sprawę i możemy odczytać. Proszę bardzo, punkt A. Oś X-ów przeciął w miejscu 3, czyli pierwsza współrzędna, czyli współrzędna x-owa, to jest 3. Oś y przeciął w punkcie minus 3, czyli druga współrzędna y-owa to jest minus 3. Już punkt A mamy załatwiony. Teraz punkt B. Rysujemy prostą prostopadłą przechodzącą przez B i przez oś x i prostą prostopadłą do osi y przechodzącą przez B. Narysowane, odczytujemy. Oś X przecięta w minus 6, czyli pierwsza współrzędna minus 6. Oś Y w punkcie 6, czyli druga współrzędna 6. Punkt B odczytany. Teraz punkt C. Odczytujemy. Rysujemy prostopadłą do X-ów przechodzącą przez punkt C i prostopadłą do osi Y przechodzącą przez punkt C. I odczytujemy. X-y przecina w 4, czyli pierwsza współrzędna 4, y przecina w 3, czyli druga współrzędna 3. Punkt C gotów. Teraz punkt D. Rysujemy, tu już nawet mamy częściowo narysowaną, prostą prostopadłą przechodzącą przez D i prostopadłą do x-ów i teraz przechodzącą przez D i prostopadłą do osi y i odczytujemy. X przecina w punkcie.